Na co dzień spieszą z pomocą. By ją jednak udzielać, potrzebują specjalistycznego sprzętu. Mowa oczywiście o ochotniczych i zawodowych jednostkach straży pożarnych. Ostatnio nowy wóz trafił do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie. Samochód o wartości ponad 1 000 000 zł w dużej mierze był sfinansowany właśnie z samorządów. W kwocie łącznie 400 tysięcy z samorządów, a pozostała kwota to były pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Komendy Głównej. Jednym z naszych partnerów, którzy sfinansowali nam zakup, była Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Włodarze miejscowości, które wsparły zakup wozu, podkreślają, że jest to bardzo ważna inwestycja i zapewnienie bezpieczeństwa. Bardzo wielka pomoc i bardzo się cieszę, że gmina mogła partycypować i pomóc w zakupie tego samochodu. My zastanawialiśmy się długo, co robić. Wiemy, że połowa wyjazdów na terenie naszej gminy obsługiwana jest właśnie przez straszne jednostki, więc dlatego jest tak ważne, żeby to był nowy, sprawny wóz, żeby nasi strażacy mogli szybko, sprawnie dostać się na miejsce akcji, no bo jak dobrze wiemy, bezpieczeństwo nie ma ceny i oni muszą po prostu dotrzeć. To jest strategiczne zadanie stojące przed każdą gminą w Polsce, bo przecież mówimy o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Od wielu lat w miarę możliwości finansowych staramy się wspierać tego typu zakupy i cieszę się, że dziś podczas tej skromnej, krótkiej uroczystości wraz z kolegami samorządowcami, przedstawicielami Fundacji ODSW będziemy mogli ten wóz oficjalnie przekazać, ale z tego wiemy, co wiemy, to już pięknie służy naszym profesjonalnym strażakom z JRG Knurów i nie tylko. Jest to święto, tak jak tutaj w czasie uroczystości słyszeliśmy, poprzedni wóz strażacki służył ponad 20 lat. Został wymieniony na nowoczesny sprzęt. Było to możliwe dzięki wsparciu gminy Knurów, ale także ościennych gmin Pilchowice czy Gierołtowice, a także Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Myślę, że to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Nie tylko tutaj Knurowa, ale ościennych gmin, ale także pobliskość autostrad A1, A4 pozwoli, nie daj Boże, że ten samochód będzie mógł także służyć na autostradzie. To jest wręcz był obowiązek kopalni Knurów Szczygłowice, ruchu Knurów i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, żeby w jakiś sposób dołożyć się do tej inwestycji, bo my jakby w sposób bezpośredni czasami korzystamy z, mogę tak powiedzieć, z usług Państwowej Straży Pożarnej. Zdarzyło się to już niejednokrotnie, więc to jest jakby obowiązek Jastrzębskiej Spółki Węglowej, można tak powiedzieć. A sam wóz posiada wszystkie najnowsze zastosowania technologiczne i będzie mógł nieść pomoc przy każdym rodzaju zdarzeń. Jest to samochód uniwersalny, samochód ciężki, ratowniczo-gaśniczy, gdzie mamy 5 ton wody, mamy dużą kabinę 6-osobową i tak naprawdę jest to samochód uniwersalny, bo będzie służył do gaszenia pożarów, ale również do usuwania skutków wypadków, katastrof drogowych, klęsk żywiołowych, wiatrołomów, podtopień. Samochód bardzo uniwersalny, który ma bardzo dużo sprzętu na swoim wyposażeniu i dużą obsadę osobową, bo 6 strażaków może naprawdę dużo zdziałać przy pomocy tego sprzętu, który jest na samochodzie. Ta szkoła jest wyjątkowa. Uczą się w niej pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Teraz do uczniów trafiły 2 nowoczesne tablice interaktywne. Zostały one zakupione przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dzisiaj mamy do czynienia z darowizną skierowaną dla szkoły. W swoim okresie działania, niespełna 3-letnim, dokonaliśmy wielu darowizn na rzecz szkół i były to również tego typu monitory jak te, ale organizowaliśmy całe klasopracownie. Pracownie informatyczne, językowe, fizyczne, również specjalistyczne, elektroniczne.
wartość tych monitorów to 25 tysięcy złotych, czyli dosyć duża kwota. I ten sprzęt służy dzieciom i młodzieży. Ja tylko przypomnę, że tutaj w naszej szkole jest to szkoła, gdzie mamy szkołę podstawową i liceum, i szkołę podstawową specjalną i liceum specjalne, gdzie tutaj dzieci i młodzież się rehabilitują, dochodzą też do zdrowia. Także ta szkoła jest dla nich bardzo istotna i ważna, no bo tutaj spędzają w tym momencie cały swój czas. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za tą współpracę i za to wsparcie, że Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest właśnie otwarta na to, żeby wspierać i placówki edukacyjne, i placówki zdrowotne, a przede wszystkim, jak dzisiaj tutaj pan prezes powiedział, służyć mieszkańcom województwa śląskiego tym wsparciem, takim również finansowym. Bardzo ważną rolę okazanego wsparcia podkreśliła również dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły. Ogromne wsparcie, cudowne wsparcie nasi uczniowie zyskali. Dwa monitory 86-calowe dzięki uprzejmości, dzięki darowiźnie Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Funkcjonalność jest bardzo szeroka, dlatego będą wykorzystane na zajęciach dydaktycznych, na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Będą wykorzystywali również specjaliści, pani psycholog, pani pedagog i pani doradca zawodowy. Bardzo cieszymy się, że mamy te tablice. Nasza szkoła różni się od innych szkół. Dzieci w swoich szkołach macierzystych mają jeden temat, pracują z jednym tematem na jednej lekcji, do nas przyjeżdżają, więc my dbamy o to też w szkole, żeby jak miały jak najmniej zaległości. Dlatego korzystając z takiego, jak pan to określił, powiewu technicznego, cieszymy się bardzo, że możemy rozwiązywać i zadania, i korzystać z różnych aplikacji multimedialnych. Dzieci też się starają korzystać z tych aplikacji. Jeszcze bardzo ważne dla mnie jako nauczyciela jest to, że mogę korzystać z wielu stron. Dlatego mogę rozwiązywać zadanie na jednej stronie, a konkretnie później cofać się do tych stron, żeby przekazać uczniom tematy. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. To właśnie w tym miejscu kształci się adeptów siatkówki. Sam proces odbywa się na wielu płaszczyznach. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla jako pierwszy ośrodek szkoleniowy w Polsce siatkarski została włączona do centralnego systemu i został utworzony centralny akademicki ośrodek siatkarski w Jastrzębiu-Zdroju. A co to oznacza? Oznacza to to, że nasz projekt będzie rozbudowywany o współpracę z gminami ościennymi, z klubami zewnętrznymi, ale również albo przede wszystkim z kilkoma wyższymi uczelniami po to, żeby akademicy, którzy tutaj do nas trafią, żeby mogli realizować swój proces edukacji od szkoły podstawowej po różnego profilu wyższe uczelnie, ale rozwijać się również sportowo w naszej akademii, na naszych szczeblach rozgrywek drugiej ligi, również plus ligi, ale też poprzez współpracę z klubami satelitarnymi, ościennymi, realizować swoje marzenia sportowe na poziomie pierwszej ligi. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla to również wsparcie płynące ze strony wielu podmiotów. Jednym z nich jest Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wszystkie zadania, te wsparcia, ten nasz, że jesteśmy jednakowo ubrani tutaj, tak? Sprzęt, że mamy dobre trenażery. Jest to wszystko dzięki też Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo się cieszymy, że możemy z tą fundacją współpracować i odwrotnie, że fundacja nas wspiera, że możemy jeździć po całym kraju, możemy jeździć po Europie. No, dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej, dzięki tej fundacji, która na pewno tutaj pomaga nam w zakupie sprzętu, w transporcie, bo no nie dojechalibyśmy do Gdańska dzisiaj, tak? Na piechotę byśmy nie poszli. No, mamy autokary fajne, młodzież jest jednakowo ubrana. Niektórzy nam zazdroszczą, niektórzy mówią, że wspaniale. My cieszymy się, że możemy z takim podmiotem jak Jastrzębska Spółka Węglowa, jak Fundacja Jastrzębskich Węglowych współpracować.
i cieszymy się, że jesteśmy od nich partnerami. Ale ja myślę, że dzięki tej Fundacji Jastrzębskiego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej możemy powiedzieć tak, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Robimy to dla dzieci, dla pracowników, tak żeby jak najwięcej do nas dzieci przychodziło. I chcemy współpracować z wszystkimi bardzo dobrze. Akademia ma już na swoim koncie wiele sukcesów, a w planach chęć zdobywania kolejnych. W tamtym roku, czyli w sezonie 2020-2021, wicemistrzostwo w juniorach, wicemistrzostwo Polski w juniorach starszych, wicemistrzostwo Polski w juniorach młodszych. Dzisiaj jesteśmy mistrzami Śląska w sezonie 2021-2022 w kategorii juniora starszego i juniora młodszego. Co się z tym wiąże? Idziemy do 1/4 finału Mistrzostw Polski, który zaczyna się dzisiaj w czwartek do niedzieli tutaj, ale naszym celem jest zakwalifikowanie się do finału Mistrzostw Polski i walczenie o medale. No, ja myślę, że nie byłbym sportowcem, gdybym nie powiedział, że walczymy o złoto. Bardzo duże możliwości rozwoju w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla podkreślają sami zawodnicy. Jestem to już 5. rok, to jestem w klasie maturalnej, mój ostatni rok, najważniejszy rok. Uważam, że bardzo dobrze, same pozytywy, same plusy. Rozwinąłem się siatkarsko, jak nigdzie indziej w Polsce bym się nie rozwinął. I same sukcesy osiągamy.